Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Jak widzicie, twarz w połowie umalowana, bądź w części umalowana, oznacza tylko jedno, że będziemy dzisiaj robić makijaż. Znaczy taki częściowy, no bo coś już tam jest. Mam już nałożony podkład, puder, wiecie, ten cały czas, kontur i róż. Brwi oczywiście też, tak jak widać, zrobione. A chcę się skupić dzisiaj na makijażu oczu, ponieważ zakupiłam sobie dwie nowe paletki cieni. I są to paletki, które... Jedna z tych paletek na pewno, na 100%, jest to paletka, którą chciałam sobie już kupić bardzo dawno temu. Nie jest to żadna nowość, ponieważ chyba ani jedna, ani druga, znaczy na pewno ani jedna, ani druga, nie jest żadną nowością. Jedna z tych paletek, mam wrażenie, że jest około roku, może nawet trochę dłużej, stara, że tak powiem. Druga, nie jestem pewna, ale też około 8-9 miesięcy z całą pewnością, więc absolutnie nie są to żadne nowości. Natomiast są to paletki, które, tak jak już wspomniałam, ja bardzo osobiście chciałam sobie zakupić i zakupiłam je właśnie teraz, ponieważ na stronie Superdruk są one przecenione. Są to paletki firmy Revolution we współpracy z dwoma youtuberami, którzy są dość popularnymi youtuberami tutaj w Wielkiej Brytanii. Wy może o nich nie wiecie, natomiast ja jedną z tych youtuberek oglądam już od dawna. Drugą tak doglądam, ale spodobała mi się bardzo jej paletka, jeśli chodzi o kolory. I mam tutaj te paletki przed sobą. O tak. Jest to paletka Soft Extra Spice, czyli to jest ta druga, bo ona wydała dwie paletki. Jedną taką bardziej neutralną i potem zaraz drugą Extra Spice, czyli ja mam tą Extra Spice, bo jest bardziej kolorowa. Tami Tropical Carnival, która jest ekstra, ekstra, ekstra kolorowa. Tak jak już widzicie tutaj po tych barwach na opakowaniu, jest naprawdę pełna kolorów. Obie są jeszcze zapakowane w folię nieotwarte. Słuchajcie, kupiłam je w promocji. Normalnie te paletki kosztują 10 funtów za sztukę. Ja kupiłam je za 7 funtów. Teraz jest promocja na stronie Superdruk, więc jeżeli Wy też chcieliście kiedykolwiek zakupić sobie taką paletkę, czy którąkolwiek z tych paletek, jeszcze inne też są. Wiem, że ta druga Soft, próbuję się do niej dostać, słuchajcie, i nie mogę. Nie chcę pudełka zniszczyć. Okej. No i nie chciałam zepsuć pudełka, ale trochę tutaj zepsułam, bo dziabnęłam nożyczkami, ale no, trudno. Dobra, folia zdjęta. Tak prezentuje się jeszcze w pudełku. Jakbyście byli zainteresowani, to tutaj macie spis, jakie cienie, jak się nazywają, jakie ogólnie są w paletce. Ona jest jeszcze zapakowana w woreczek, dla ekstra ochrony. Także... No coś, te opakowania dzisiaj są przeciwko mnie, jak Boga kocham. O wow, nie mogę Wam jej pokazać, bo jest super błyszcząca. Jest taka, tak jak tutaj widzicie, super, super błyszcząca, jak lustereczko. Więc nie mogę Wam jej pokazać, bo odbije się moja kamera. I cały bałagan. Oczywiście, jak większość paletek z Revolution, jest ogromne lusterko. I tak Wam pokażę, tak wygląda paletka. Ja tutaj sobie zerkam z boku. To jest pierwszy raz, kiedy ja ją widzę na żywo, tak naprawdę. Ja ją widziałam jeden, jedyny raz w sklepie, słuchajcie. I tak naprawdę to po prostu chciałam ją kupić z tego względu, że ma piękne kolory. Te kolory są bardzo napigmentowane, pokażę je Wam jeszcze raz. I uważam, że za 7 funtów było bardzo warto kupić taką paletkę. Można tutaj zrobić makijaże dzienne, można tutaj zrobić makijaże wieczorowe. A szukałam takiej paletki, która będzie miała właśnie kombinację takich odcieni ciepłych i
No może tutaj chłodnych nie ma, ale to są taka, jest taka kombinacja zarówno żółci, jak i pomarańczy, jak i codziennych takich brązów, jak i fioletów, właściwie bordo takich, ciemnych różów, no czerwień tutaj 21 to jest taka typowa czerwień. Ma też tutaj trzy zielenie, dwie takie bardziej kaki, trzecia to jest taka bardziej soczysta, ciemna zieleń, taka, wiecie, taka leśna, jak ja to mówię. Ma też matowy ciemny brąz, ma dwa matowe brązy, takie nieco jaśniejsze, jeden taki bardzo, bardzo, bardzo cookie dough, to jest taki bardzo neutralny i taki nieco ciemniejszy cheesecake. Są tutaj, już Wam mówię, 1, 2, 3, 4, 5, 6 perłowych cieni, to nie są folie, to są raczej perły. A tak jak mówię, na oczy ich nie nakładam, więc nie wiem, jak one by się prezentować miały. I dzisiaj tej paletki właśnie użyję do makijażu. To z tego względu, że tak jak mówię, tutaj są bardziej naturalne odcienie. Pokażę Wam tą paletkę Tami, bo tutaj nie ma ona z tyłu, ma tylko tutaj numerki. Natomiast nie są pokazane kolory, a chcę, żebyście zobaczyli. O, to łatwiejszy dostęp do niej. Jest zapakowana w inną folię, taką bardziej szeleszczącą. Może przez to było łatwiej. Pudełeczko, tak jak widzieliście, czarne, błyszczące. I paletka w środku wygląda tak, dokładnie tak jak pudełko, tylko że ma, ta ma matową. Ta Sofia jest bardzo błyszcząca, a tutaj jest matowa. I o ile w paletce Soft, tak jak widzieliście, cienie są podpisane, o tyle tutaj macie, bardzo proszę, tutaj są na takim tym plastikowym pokryciu nazwy, także to akurat ja pewnie zgubię całkiem szybko, ale pozwólcie, że to zdejmę i pokażę Wam jeszcze tak. Wow, wow. Zobaczcie, jakie to są kolory. Piękne. Kamera moja nie oddaje tych kolorów, tak wyglądają trochę blado, ale uwierzcie mi, że na żywo bajka. I tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli 18 cieni. W paletce Sof jest też 18 cieni, z tym, że ponieważ Sof ma tak jakby nazwy cieni wydrukowane na tutaj obramowaniu, no to te cienie są nieco mniejsze, te są nieco większe, ale no, wiecie, moim zdaniem to tak jest super sprawa. Tutaj jest ogromna różnorodność. Mamy i pomarańcze, i fiolety, i róże, i bordo, i niebieskie, i zielone. Wszystko, słuchajcie, i żółty, także i nawet taką limonkowa zieleń jest, i zieleń taka ciemniejsza, i zieleń taka bardziej soczysta, i niebieskie, i turkusy, i granaty. Nie, ale tak jak mówię, dzisiaj ja tej paletki używać nie będę. Dzisiaj użyję paletki Sof. I nie będę robić nic jakiegoś takiego, wiecie, szalonego, ponieważ muszę iść odebrać młodego z przedszkola. I nie chcę wyglądać jakoś tak, wiecie, szalenie. Natomiast chcę wyglądać nieco bardziej po ludzku, bo dzisiaj mieliśmy okropną noc. Młody jest, mogę powiedzieć, chyba znowu chory. Nie mam siły, słuchajcie, naprawdę nie mam absolutnie siły. Nie wiem, co temu dziecku jest. Kaszle, kicha, nie wiem, czy to jest jakaś alergia na coś, czy on ma początki astmy, bo ma taki miał kaszel, słuchajcie, przez większą część nocy, że ja nie wiedziałam, co mam zrobić, żeby mu użyć. No nie wiedziałam, co mam zrobić, nic nie działało, co zazwyczaj w przeziębieniu mu pomaga. Nie wiem, po prostu nie wiem. Dość gadania, bo gadam i gadam i gadam i gadam. To może zróbmy jakiś szybki makijaż. I tak jak mówię, wybaczcie, jeżeli mi nie wyjdzie, ale ja tej paletki nie używałam. Także no, co z tego wyjdzie, nie wiem. Zobaczymy. Więc zacznę od Cookie Dough, bo to jest taki tutaj cień. Tutaj ten, taki najbardziej, że tak powiem, jasny, delikatny, takim pędzelkiem chcę sobie go nałożyć. Zobaczcie, może strzepnijmy nadmiar. Tutaj w załamanie
Ja mam tutaj jedno lusterko, tutaj mam w paletce drugie, także nie wiem, w którą stronę będę się patrzeć, ale to może nie jest najlepszy pędzelek na nakładanie cienia w załamanie, ale te cienie są bardzo miękkie, bardzo miękkie. Więc trzeba uważać i wiecie, nie wciskać tak, bo ja tutaj tak i no naprawdę nabrało się bardzo dużo. Więc nie wciskajcie tak, wiecie, z rozmachem tego pędzla, tylko tak delikatniutko, one się pięknie nabierają i bardzo ładnie też rozcierają się na oku. Chociaż tutaj akurat, wiecie, to jest taki delikatny brązik, taka czekoladka mleczna. Tutaj za dużo do widzenia, do zobaczenia nie ma, bo to jest taki kolor skóry, bym powiedziała. Bardzo ładny zresztą, ale no tak jak mówię, kolor skóry. Mam sobie przynieść jakąś spinkę i podpiąć, bo osoby będą mnie denerwować. No zabene, słuchajcie, przepraszam za moją wichurę dzisiaj na głowie, ale nie, to jest mój naturalny skręt. Tak wyglądają moje, słuchajcie, niewyprostowane, takie naturalne, pokręcone włosy. Miałam je pofarbować, ale tak jak mówię, ze względu na chorobę młodego, no nie mam, słuchajcie, czasu na farbowanie i w ogóle, wiecie, jakieś inne historie, także jest tak jak jest, wybaczcie, ale pada ogólnie i zmokłam, w związku z czym moje włosy się jak widzicie, pofalowały, w ogóle robiły w swoją stronę, także tak to wygląda. Okej. To taka podstawa, niewiele pewnie widzicie. Ja widzę, wy pewnie niewiele, bo tak jak mówię, to jest bardzo, bardzo delikatny taki kolorek. Myślę sobie, że może, ponieważ tutaj nie znam tych kolorów tak za dobrze, a nie chcę, wiecie, tak jak mówię, nie chcę robić niczego nad wyraz szalonego, ale tak jakoś wydaje mi się, że albo ten chocolate orange może ładnie by wyglądał, żeby troszeczkę, o tutaj o tym myślę, chocolate orange, żeby go tutaj właśnie to załamanie delikatnie jeszcze rozetrzeć. Wezmę taki bardziej puszysty pędzelek. Ten był taki bardziej płaski. Nie chcę tutaj, wiecie, przesadzić. Tak jak mówię, nie używałam tych cieni wcześniej, więc tutaj już chyba widać kolor. Przynajmniej, no, ja widzę. Zdecydowanie ten już jest dużo cieplejszy, ale prześliczny taki. Taka palona pomarańcza, bym powiedziała. I naprawdę odrobinka tych cieni, odrobineczka, słuchajcie, tych cieni. Ja naprawdę dotykam tak. No, można by powiedzieć, że tutaj na pędzlu nie ma nic, ale jest. Jest i to widać na powiece. No, to jest po prostu, słuchajcie, bajka. Bardzo się cieszę, że tą paletkę kupiłam za 7 funtów. To uważam, że to jest po prostu cudowna paletka. Bardzo mi się podoba. Piękny jest ten kolor, naprawdę piękny. Ok, to teraz może zobaczmy, jak ten cheesecake, bo to jest taki, wydaje się taki dość ciemnobrązowawy. O, tutaj cheesecake ten. Obok cookie dough. Ja mam wrażenie, że on taki będzie bardziej czerwonawy. No naprawdę przecudne są te kolory. Ja może jeszcze wezmę z powrotem tego cookie dough i troszeczkę tutaj rozetrę granicę wyżej.
tak jakby troszeczkę tutaj do środka. Naprawdę, ja mam wrażenie, że te cienie się same, słuchajcie, rozcierają. Nie wiem, czy to, wiecie, tylko tak, takie moje jest wrażenie, ale no po prostu minimum, wiecie, nakładu, a maksimum efektu. I takie rzeczy to ja lubię. I powiem Wam szczerze, że tak się tutaj zastanawiam. Bardzo mi się tutaj podoba Enchanted, który jest takim, taką śliweczką. Ale nie jestem pewna, czy ta śliweczka tutaj nie zepsuje mi efektu, no ale, w sumie, czemu nie, słuchajcie. Wezmę tutaj małą taką kuleczkę i już Wam pokazuję, który to, tutaj. Przepraszam, czasami patrzę w podgląd, ale nie widzę, jak po prostu pokazuję Wam palcem. Dosłownie dotknęłam tylko, słuchajcie. Tylko dotknęłam i ja tak bym go może, o tutaj go sobie rozetrę przy dolnej mojej. Cudny jest ten kolor. Naprawdę cudny. I teraz, słuchajcie, wezmę taki krótki, płaski. I tutaj jest taki Everyday. To jest taki błyszczący. O, zobaczcie, że oślepiam Was lusterkiem. Taki Everyday. On jest taki, wydaje się, z taką nutką różu. I zobaczymy, jak on tutaj będzie wyglądał. Piękny kolor. Zobaczcie, zasłoniłam chyba Was. Pięknie. Teraz słuchajcie, porozcieram troszkę. Gdzie mam ten pędzel, na którym nakładałam? Tak dosłownie tylko odrobinkę. Na dolną powiekę. Też bym trochę tego takim cieniuteńkim pędzelkiem, właśnie tego troszeczkę Enchanted, czyli tego takiego śliwkowo-różowego i trochę tego cheesecake, czyli tego, który mam tutaj taki ten rdzawy. Kochani, tak to wygląda. Tak wyglądają skończone cienie. Ja teraz sobie skoczę poza kamerę, zrobię
Wytuszuję rzęsy, w sensie zrobię. Wytuszuję rzęsy i zaraz do Was wrócę, żeby Wam może troszkę podsumować, tak na szybko oczywiście podsumować Wam to, co ja myślę o tej paletce. Także wracam do Was za chwilę. I tak, kochani, makijaż skończony. Na oczy nałożyłam odrobinę maskary z Wonderlash, to jest primarkowa. Słuchajcie, 3 funty, świetna. Świetny tusz, jeżeli szukacie. Tylko i wyłącznie dlatego, że ja bardzo lubię Lovely Vampire, natomiast tego, wierzcie lub nie, ale nie mogę używać, jeżeli nie robię kreski, bo ja się zawsze tak upaćkam strasznie nim, że po prostu to rujnuje moją linię rzęs, że tak powiem. Wiecie, o co mi chodzi. No i tak się prezentuje makijaż oczu. Tak jak mówiłam Wam, nie jest to może jakaś super, słuchajcie, wiecie, super ekstra sprawa. Bardzo dzienny, bardzo taki podstawowy, ale ja jestem zauroczona tymi kolorami i na pewno bardzo szczęśliwa, że kupiłam tą paletkę. Zanim jeszcze powiem Wam o paletce szybciutko, to co mam na ustach, bo pewnie będziecie pytać, to jest to Misty Mocha pomadka ta matowa z Avonu. Misty Mocha, ale że ja nie lubię takiego, wiecie, matu-matu. Uwielbiam za kolor, natomiast nałożyłam tak odrobineczkę na usta tego błyszczyku z Primarka w kolorze Nude Ambition. On jest taki bardzo, tak jak widzicie, neutralny. Ok. I teraz tak, jeśli chodzi o paletkę, kochani, no nie mogę Wam tak pokazać, bo mówię, jest strasznie błyszcząca. Paletka jest rewelacyjna. Ciągle uciekam Wam. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że się za dużo ruszam. Paletka jest rewelacyjna. Co Wam mogę jeszcze powiedzieć o to, czego nie powiedziałam? Że nie jestem pewna, jak długo ta paletka będzie w promocji. Z tego względu, że tutaj w Wielkiej Brytanii, jeżeli mieszkacie, to wiecie, zbliża się tak zwany Black Friday, czyli Czarny Piątek. W związku z tym bardzo dużo sklepów już od zeszłego tygodnia ma tak zwany Black Week, czyli ceny poobniżane właśnie ze względu na te ogromne wyprzedaże, które mają nastąpić 29 listopada, czyli w ten piątek, który teraz będzie. Ja mam nadzieję ten filmik Wam stawić jutro, więc jeszcze będziecie mieli czas. Jeżeli jesteście zainteresowani, to na pewno te paletki będziecie mogli sobie zakupić. Ja nie miałam problemu z zamówieniem, zamówiłam i odebrałam je w sklepie. Ta paletka Soft Extra Spice polecam tym wszystkim, którzy szukają paletki właśnie takiej codziennej, no bo tak jak widzicie, zrobiłam makijaż codzienny bez problemu. Tutaj wiecie, są takie kolorki, które no idealnie się do tego nadają, ale też jest taki pazurek w postaci właśnie tych tutaj czerwieni, tutaj tych zieleni, tych ciemniejszych. No mówię, tutaj ten fiolecik, który użyłam delikatnie tutaj, żeby przyciemnić zewnętrzny kącik, też cudnie wygląda. Także no myślę, że spokojnie można tutaj sporo makijaży tą paletką zrobić. Polecam bardzo serdecznie, bo te cienie, które do tej pory użyłam, roztarły się jak marzenie. Zresztą widzieliście, robiłam to przy Was, nie oszukiwałam tutaj niczego. Poza tym nie jest to jakieś wideo, wiecie, opłacone, jakaś reklama, ani nic takiego. Nikt mi za to nie zapłacił. Ja sama kupiłam sobie te paletki za swoje ciężko zarobione pieniążki. Także, ale mówię, warto. I ja jestem urzeczona. Także no, dajcie mi znać, co Wy na ten temat myślicie i mam nadzieję, że podobała Wam się taka krótka, szybka recenzja. Nie wiem, czy szybka i nie wiem, czy krótka, bo ja się zazwyczaj rozgaduję, więc pewnie ani szybka, ani krótka nie była. Niemniej jednak mam nadzieję, że Wam się podobało, kochani. Ja już uciekam. Życzę Wam miłego, nie wiem, dnia, popołudnia lub wieczoru, w zależności od tego, kiedy mnie oglądacie. Pamiętajcie, kochani, żeby subskrybować, jeżeli chcecie oglądać mój kanał. Po subskrypcji wciśnijcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia. No i byłabym niezwykle wdzięczna, gdybyście mogli wcisnąć tego kciuka w górę, w dół, jak tam Wam się podoba. Mam nadzieję, że w górę oczywiście. Kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję, pozdrawiam Was i do zobaczenia następnym razem. Mua.